Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Blitzkrieg. Słuchajcie, kontynuujemy ogrywanie tejże gry. No i słuchajcie, wybierzemy sobie dzisiaj, zagramy ostatnią kampanię, jaką mamy, a więc słuchajcie, kampania Aliantów, najtrudniejsza, najbardziej, myślę, że stresogenna dla mnie. Ale myślę, że to i dobrze. No głównie z powodu sprzętu, który no nie jest najlepszy, ale zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobra, słuchajcie, zaczynajmy. Norwegia, rok 1940. Później będzie Francja. No i oczywiście Afryka. Chyba są dwie albo trzy kampanie. Nie, chyba dwie są. Dwie są kampanie afrykańskie. U aliantów. No i tak, słuchajcie. Matyldy. Ciekawostka, jedyny czołg, któremu nadano żeńskie imię. A więc słuchajcie, zaczynamy od Norwegii. A więc słuchajcie, niedawno była rocznica. Dokładnie z mojej perspektywy kilka dni temu. Ponieważ... Niemiecki atak na Danię oraz Norwegię rozpoczął się 9 kwietnia 1940 roku. No i słuchajcie, zostały tam wysłane wojska brytyjskie oraz także polskie. Na przykład polscy strzelcy podhalańscy walczyli właśnie pod Narwikiem. Samodzielna brygada strzelców podhalańskich. No ale słuchajcie, wiadomo jak się skończyła ta kampania. Oczywiście Niemcy wygrali, ale Norwegia, walki w Norwegii to dosyć długo. Od kwietnia do czerwca nawet, czy do maja. Już teraz nie pamiętam dokładnie. Ale przez ładnych kilka miesięcy. Dobra, słuchajcie. Czas tutaj pomóc troszkę Norwegom. Chociaż to jest, wiecie, to jest długa historia, bo... To ma tak, że Niemcy handlowali ze Szwecją, głównie stalą. I cała ta Szwecja, znaczy cała ta stal szwedzka przyjeżdżała sobie do portu w Narwiku. Właśnie, dlatego był tak bardzo ważny dla Niemców. I tutaj była pakowana na statki, no i sobie płynęła do Niemiec. Oczywiście Narwik to było już w Norwegii, ale jakoś tam się dogadywała Szwecja i znaczy Dania i Szwecja, że właśnie przez ten port szły transporty stali do Niemiec. No i w związku z tym alianci postanowili zaatakować Norwegię. Po prostu wkroczyć do Norwegii, licząc na to, że Norwegowie nic na to nie powiedzą. Takie były plany. Ale historia potoczyła się tak, jak się potoczyła i to Niemcy pierwsi zaatakowali Norwegię. No, dlatego to było tak bardzo ważne dla Niemców. Te dostawy szwedzkiej stali faktycznie trwały do końca wojny. Dobra, słuchajcie. To jest taka misja samouczkowa pierwsza, tak więc się dowiemy, jak to się walczy z dzielnymi aliantami, tutaj na razie głównie Brytyjczykami. Dobra. Okej, co my tu mamy? Mamy pięknych brytyjskich żołnierzy, którzy mają Lee-Enfieldy i Breny. Mają Breny, mają też karabiny przeciwpancerne Boys. Tutaj będzie dużo grania piechotą. Myślę, że ta kampania będzie dosyć powolna. Można by tak było powiedzieć w stosunku do pozostałych. Co my tu mamy? My tu mamy trochę artylerii. Rozmieśćmy się tutaj trochę. Inventory here. Check that. Reporting.
Dobra. Niemcy tutaj lecą. Ja bym chętnie zobaczył, co wy tu macie. Lysander. Taki brytyjski samolot zwiadowczy. Artyleria. Jaki macie zasięg? No, nieźle. Nieźle, chociaż nie jest idealnie, jak zawsze. Obróćmy sobie te działa. Co wy tu macie? Wy tu macie baterię 105 haubic. Jak wasz zasięg? Akurat kończą się dziwnym trafem, ten zasięg się kończy przy samej niemieckiej baterii. Strzelacie czy nie strzelacie? No, walić tam, panowie, szlachta. Nie spać, zwiedzać. To jest 25-funtowe działa. Co oni robią z tymi... z tą swoją artylerią? Podciągają ją. Będą ją przemieszczać. Tak, cicho, tak troszkę liczę na to, że tak. Boże, te działa się muszą nastrzelać. Już tam, kurde, rozbiórkę połowy dzielnicy prowadzimy, ale jakoś tak na razie nie widać efektów. A zmusiliśmy Niemców do opuszczenia budynku. Sukces brytyjskich działań w Norwegii. No, walimy dalej. Co to? Nie spać, zwiedzać. Dobra. Panowie szlachta. Ruszać. Walić tu, bo oni tutaj się rozkładają. Ten tu uciekł. A, jest pięknie. Wstrzymać ogień. To jeszcze jakiś Niemców żeśmy wypatrzyli. Nacierać. Nacierać, czyścimy to. Ze wszelkich przejawów nazizmu po prostu. Opel Kadett, patrzcie. Kurde. Taki brytyjski blitzkrieg. Gdzie mnie tu latasz? Wezwać Hurricane'y. Tak jest, moi drodzy, Brytania tu rządzi. Tu nie ma lipy. O, załatwione, dobra. Hurricane'y go zestrzeliły. Jeszcze ktoś, ktoś? Dobra. Zakończmy. O, moi drodzy, dostaliśmy medal Króla Jerzego. Pięknie, piękny medal.
A, bo to była, widzieliśmy od razu misję historyczną, nawet nie wiedziałem. Ale słuchajcie, dobra, to była misja i tak samouczkowa, tak więc bierzemy się teraz na poważnie. A więc słuchajcie, obrona Francji, tak zwany plan D, a więc w zasadzie stanie na granicy francusko-belgijskiej, czekanie na atak niemiecki. Dobra, bierzmy się za to. Co żeśmy tutaj dostali? O, mamy Somuły, francuskie czołgi średnie. Mamy ciężkie działa 4,5 cala. To jest 114 mm chyba? Nie wiem. Już nie kojarzę tych cali w ogóle i tego wszystkiego. Ale dobra, czas się tutaj troszkę zmodernizować. Bierzemy oczywiście lepsze działa. Tutaj dwufuntówka by mi się przydała. Chociaż w sumie tutaj raczej nie będzie problemów z tym, żeby mieć ciężarówki, przynajmniej na razie. Tutaj chciałbym mieć Somuły, bo są po prostu lepiej opancerzone i uzbrojone. Dwufuntowy, dobra, na razie tak to zostawmy. Na razie tych dział przeciwpancernych jakoś nie będzie mi one chyba specjalnie potrzebne. I tak, co my tu mamy do zdobycia? Tu mamy Matyldę. Tu mamy 6-funtowe działo. 80 mm przebija, nieźle. Tu mamy Beaufortik. Beaufortik by się nam przydał. Jakby coś przeciwlotniczego było. Ale na razie myślę, że weźmiemy sobie Matyldę. Matylda jest dla mnie bardzo ważna. A więc bierzmy się za to. Co my tu mamy? Most kolejowy, eliminacja strażników mostu, oczyścić wioskę, zająć dworzec i magazyn. No dobra, no. Trudno, jak trzeba, to trzeba, nie? Boże, jak ja dawno nie widziałem tutaj zieleni. Ta niemiecka kampania się kończyła w takich ponurych barwach jesienno-zimowych. Dobra, zajmować pozycję. Rozkładać się. To są jedne z lepszych działów w grze, tak więc tutaj akurat pod tym względem nie mam się do czego doczepić. Ogólnie aliancka artyleria jest całkiem niezła. Może pod koniec nie jest aż tak dobra jak niemiecka, bo niemiecki działa 170, te które mieliśmy dwa egzemplarze na samym końcu. To na nie to kurde nie ma bata w tej grze. To jest bez wątpienia najlepsza broń, jaką można sobie wyobrazić. Fizelerek sobie tutaj leci. Dobra. Rozstawiać się. Obracać. Ready for action. Infantry. Affirmative. Yeah? Where do you want us? Where do you want us? Waiting your command. Absolutely. Reporting. Reporting. Sir. Infantry. Ready for action. Dobra. Okej. Acknowledged. Dobra, zaraz sobie zrobimy szybkiego save'a. Jak tam w ogóle z waszym zasięgiem? Nieźle, nieźle. Myślę, że większość ogarniacie. Później się was najwyżej troszkę przesunie. Mam wrażenie, że niemieckie działa mają troszkę większy ten zasięg. Dobra, ja bym ich tutaj tak troszeczkę zbombardował. Lecą Wellingtony. A, przemieście tutaj te działa przeciwlotnicze. A, mają 88. Cholera jasna. Dobra. Grzmocić tu. Artillery crew. Right away.
Coś oberwało. Spokojnie. Cholera jasna, Matko Boska Częstochowska, ja tutaj nie mam ustawionych tych łonaczników. O, lecą! Walić te... Uwaga, bomby! Dobrze. Jezus. Dobra, pakować się. No, zbieramy się. Matador. Walić. Rozwalamy to. Tak jest. No trafcie, żeż tą wieżę, no. Strasznie duży rozrzut mają te pociski. Uwaga, lecą znowu. Liczę, że tym razem nie dolecą. Niemcy, no niestety, mają panowanie w powietrzu. Totalne. Mieli nad Francją. Dobra. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Pięknie, zdjęty. O to chodziło. O ja, motorek tu jakiś przyjechał nam. Dobra. Dajcie sobie spokój na razie. Dobra, piąta naprzód. Zabierać dupę w troki i idziemy naprzód. On our way.
report. Infantry. Acknowledged. Here. We're already here. Dobra, podjeżdżać. Tutaj naprawdę nie można sobie odpuścić. Dobra, Niemcy. Uwaga, pancer trójka. No, są muły. Mają przewagę nad pancer trójkami. Pancer trójka nie jest w stanie przebić. Są muły za bardzo. Zwiat. Dostał. Są muły to były jedne z lepszych francuskich czołgów. Oczywiście wszystkie węskie czołgi miały ten sam problem. Mianowicie mała wieża i tylko jedna osoba w tej wieży. Te trafia w nastrzyk, dobra. Dobra, spokojnie. We're already moving. Dobra. Musimy teraz troszkę sobie tu pouzupełniać. Wow. Udasz, awans dostał. Niemcy też oczywiście uzupełniają. A ten gdzie z tym Webleyem leci? Co za oficer, co on chce dostać? Krzyż Wiktorii czy co? To skubany oficer. Dobra, usmażony. Dzieje się tu. Dzieje się. Reporting. A okay.
Ready. Let's get in the war. And stay there. Morphine. Yes, ready, sir. Ready for victory. Reporting. Dobra, was tutaj będę potrzebować. A-OK. Awaiting your command. Oh, roger that. Infantry down. Ready for war. Yeah? Orders confirmed. Ready for action. Dobra, czekać na piechotę. Here. Acknowledged. Infantry. Ready for action. Reload. Infantry down. Reporting. Check that. Ready. Infantry. Dobra, poczyszczone. Przynajmniej na razie. Report. Truck here. Right away. Infantry. Sir. Dobra. Sir, ready. Saddled up. Orders confirmed. Here. Musimy zapewnić amunicję. Ready for action. Orders confirmed. Your orders? Infantry. Righto. Infantry. Orders. In the row. Ready for action. Yes, sir. A co on tutaj podjechał? To jest zastanawiające. Cóż nim kierowało? Dobra. Moi drodzy. Nieźle idzie. Naprawdę nieźle idzie. Mogłoby pójść dużo, dużo gorzej. Infantry. A-OK. Armor here. Awaiting your command. Ready. Where do you want us? Here. Right away. Co tam znowu lata, co? We're already moving. Battery. Orders. Ta jest. Yes, sir. Dug in. Infantry. Here. Ty sobie staniesz tutaj. Orders. Dobra, trzeba też troszkę amunicji uzupełnić. Dobra, w takim razie... Nacieramy. Ja to sobie zapiszę. W sumie i tak zakończymy odcinek, ale i tak przed atakiem warto sobie to save'nąć.
O. Dobra. Udało się rozwalić, zanim mi tu większy szkód narobiła. Nie wiem, po co mu to było. Ach, dramat. Infantry. Right on. Artillery here. Ready for action. Kurde. Właśnie dlatego czasem warto sobie save'nąć. I tutaj mam uzupełnione wszystko, co tylko mogą mieć uzupełnione, więc wstrzymać się na razie. Może dobra, wyjść na razie tutaj. Starczy. Boże, ile strzelania do jednego czołgu. Dobra, nacieramy. Dobrze. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Wracać. Piota musi uzupełnić straty. I zaraz będziemy nacierać dalej. Musimy zasuchwycić most, potem jeszcze dworzec kolejowy i kolejny most. Takie są zadania, ale słuchajcie, my tutaj tymczasem będziemy kończyć sobie ten odcinek, bo już niestety czas nas goni. A więc, moi drodzy, dziękuję wam za waszą uwagę, dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że jesteście, no i trzymajcie się, hej, do następnego, na razie.